Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka słów o narkotykach. Otóż narkotyki są z reguły bardzo szkodliwe dla zdrowia. Nie są to produkty naturalne i jeżeli są nawet naturalne, również są szkodliwe, jak marihuana na przykład. Nie polecam Wam na przykład stosowania ayahuaski, ponieważ ayahuaska niszczy trwale neurony mózgowe, niszczy nasz mózg. Nawet po zażyciu 1-2 razy może wywołać trwałe uszkodzenie mózgu. Jak również inne narkotyki typu dopalacze, typu jakieś pastylki, krystal lub heroina, również jak kokaina. Te wszystkie narkotyki są szkodliwe i naprawdę nie polecam stosowania tych środków dla żadnej osoby, która po prostu chciałaby awansować duchowo, chciałaby się rozwinąć duchowo. Takie produkty są po prostu wysoko szkodliwe, rozwalają nasze pole energetyczne, rozwalają nasze ciała subtelne, tworzą się dziury w naszej aurze, przez które wchodzą byty, wchodzą duchy, podczepiają się pod naszą energetykę, pobierają z nas energię, pobierają z nas energię, nie tylko, również energię psychiczną. To jest energia prana, tak zwana energia witalna, ale również jest energia psychiczna. I w ten czas, co się dzieje z taką osobą? Taka osoba choruje nie tylko na planie fizycznym, że jej ciało po prostu boli, że ciało ma jakieś bóle w stawach, czy w kościach, czy w kręgosłupie, ale również, tak jak się dzieje przy heroinie, ale również psychicznie ta osoba jest w bardzo złym stanie. Także uprzedzam Was, drodzy kochani, ponieważ wiele jest bardzo negatywnych narkotyków, nie tylko w Polsce, również w Hiszpanii, w całej Europie, na całym świecie. I ja po prostu, jeżeli ktoś chce awansować duchowo, jeżeli ktoś chce naprawdę mieć awans duchowy w swoim życiu, to naprawdę dzięki narkotykom tego nie zrobi. Dzięki marihuanie tego nie zrobi. Ja polecałbym wiele innych metod, na przykład bhakti jogę, stosowanie medytacji, intonując mantry, wstawanie z rana, pobieranie pewnych nauk duchowych, mając dyscyplinę duchową. Dzięki temu możecie się rozwinąć. Ale naprawdę, narkotyki są wrogiem jakiegokolwiek postępu duchowego. I ja powiem osobiście, że pracowałem z ludźmi pod wpływem narkotyków od 1996 roku aż do 2001. Mieliśmy centrum w górach, w Pirenejach, koło miasta Villalonga de Ter. Tam mieliśmy dom w górach i zajmowałem się rehabilitacją ludzi pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków. Była to ciężka praca, ponieważ ludzie dostawali metadonę, dostawali specjalne środki, dzięki którym mogli jakby się leczyć z tego jakby głodu narkotykowego. Nieraz naprawdę było bardzo ciężko pracować z tego rodzaju ludźmi, ale dzięki mojej miłości, dzięki miłości moich przyjaciół, naprawdę żeśmy pomagali tym ludziom. Nieraz trzeba było wstać o 2 w nocy i robić masaż pewnej osobie na kolana, ponieważ miała straszne bóle mięśniowe z powodu pewnego narkotyku. Prawdopodobnie była to heroina. I także naprawdę jest to zjawisko, które jest bardzo popularne w naszym społeczeństwie i naprawdę nie polecam stosowania narkotyków. Jeżeli naprawdę ktoś chce się od tego uwolnić, to właśnie ten korzeń kudzu, wyciąg z korzenia kudzu, który jest dostępny w aptekach w Polsce, naprawdę dużo pomoże Wam, drodzy kochani, przy tego rodzaju sytuacjach. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.